Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Ukraińskie siły rządowe zdobyły pod Ługańskiem rosyjskie bojowe wozy desantowe. Takie informacje przekazał rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy. Tymczasem pierwsze ciężarówki z rosyjskiego konwoju z pomocą humanitarną przejechały przez rosyjski punkt kontrolny na granicy z Ukrainą i ruszyły w kierunku punktu ukraińskiego. Tam służby graniczne i celne Ukrainy zaczęły je sprawdzać. Po przekazaniu informacji przez Andrzeja Łysenka, rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego o przejęciu wozów bojowych, od razu zareagowało rosyjskie Ministerstwo Obrony, które natychmiast zdementowało doniesienia. W ukraińskich mediach pojawiły się jednak zdjęcia wozów, w których znajdowały się rosyjskie dokumenty i karabin maszynowy z nazwiskiem obsługującego go żołnierza. Jego nazwisko widnieje także w dzienniku dowódcy. Przedstawiciel rosyjskiego resortu obrony generał Igor Konaszenkow zaprzeczył, by wozy bojowe należały do rosyjskiej armii. Tymczasem pojawiła się informacja, że pierwsze ciężarówki z rosyjskiego konwoju z pomocą humanitarną przejechały przez rosyjski punkt kontrolny. Zatrzymały się na terenie rosyjsko-ukraińskiego przejścia granicznego. Rozpoczęliśmy kontrolę ciężarówek i mamy nadzieję, że konwój jutro wyjedzie dalej i dotrze do potrzebujących. Rosyjski konwój utknął przy granicy na prawie tydzień z powodu ukraińskich obaw, że w ciężarówkach mógł się znajdować sprzęt wojskowy dla prorosyjskich separatystów. Moskwa zdecydowanie temu zaprzecza. Budowa świątyni pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu wchodzi w kolejny etap. Zakończone zostały wszystkie ogólne prace architektoniczne w kościele oraz jego otoczeniu. Teraz świątynia będzie wykańczana i upiększana. Już we wrześniu zakończą się prace w Kaplicy Pamięci. Plac pod budowę świątyni wotum wdzięczności za pontyfikat świętego Jana Pawła II został poświęcony 20 czerwca 2012 roku. Od tamtego momentu z każdym miesiącem świątynia piła się w górę. A wszystko to dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziny Radia Maryja, determinacji ojców redemptorystów oraz pracowitości inżynierów i budowlańców, podkreśla architekt świątyni Andrzej Ryczek. Przechodzimy w następny etap realizacji świątyni, mianowicie ta część ogólna architektoniczna jest już zamknięta, jak Państwo widzą na ekranie, natomiast przechodzimy do wnętrza. Do końca dobiegają prace wokół świątyni, między innymi budowa parkingów. Wykańczana jest również kaplica pamięci, na której ścianach umieszczone będą nazwiska Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej. W tej chwili jest pełna koncentracja prac na poziomie dolnym, na poziomie właśnie, który określa funkcję Kaplicy Pamięci. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Kaplica Pamięci zostanie otwarta już we wrześniu. Prace wykończeniowe wymagają jeszcze ogromnych nakładów finansowych, dlatego każdy grosz się liczy. Aby ukończyć to wielkie wotum wdzięczności za dar świętego Jana Pawła II, największego z rodu Polaków. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwają wakacyjne warsztaty dziennikarsko-politologiczne. Młodzież od godzin porannych uczestniczyła w licznych zajęciach prowadzonych przez wybitnych specjalistów. Dziś z uczestnikami warsztatów spotkał się także dyrektor i założyciel Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Już po raz trzeci młodzież z różnych zakątków Polski, a także spoza jej granic, gromadzi się w Szkole Medialnej w Toruniu, by poznawać tajniki świata mediów. Dziś młodzi ludzie wzięli udział w zajęciach dziennikarskich, artystycznych oraz informatycznych. Dużą popularnością cieszą się także warsztaty muzyczne, które prowadzi zespół Lumen. Zbigniew Małkowicz, kompozytor i założyciel zespołu, jest zachwycony owocną współpracą z młodzieżą. Ja tu nawet nie mam czasu, tylko wchodzę, instrument gra i od razu tutaj działamy. Ja się nad tym nie zastanawiam, ale po prostu no, super tam reagują. A jak oceniają te warsztaty ich uczestnicy? Miłosz na warsztaty przyjechał po raz pierwszy. Jestem bardzo mile zaskoczony przede wszystkim atmosferą, jaka tutaj panuje. Ludzie są bardzo otwarci, bardzo mili. Naprawdę bardzo łatwo i szybko można załapać kontakt z ludźmi. Wykłady są też interesujące i prowadzone w ciekawy sposób. Warsztaty prowadzone są w 12 grupach, utworzonych w zależności od stopnia zaawansowania uczestników. Dziś z nimi spotkał się dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk, który przestrzegał młodzież przed medialnymi manipulacjami. Wskazywał także na konieczność służenia prawdzie. Widziałem, że jest bardzo dużo manipulacji.
media manipulują, media kształtują człowieka. Mogą go bardzo dobrze ukształtować, a mogą bardzo źle. I widzę, że niestety odgrywają bardzo złą rolę często. To nie jest wszystko obojętne. Właśnie media mają mówić prawdę. I chcemy to pokazać. Wakacyjne warsztaty to czas zdobycia cennych informacji oraz poznania dziennikarskiego warsztatu Radia Maryja, Telewizji Trwam oraz zapoznania się z działalnością Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Warsztaty potrwają do jutra. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada, a ich druga tura tam, gdzie będzie to konieczne, w przypadku wyborów prezydentów miast, burmistrzów i wójtów 30 listopada. Premier Donald Tusk podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Wybory samorządowe zarządza premier, jednak ich datę jednoznacznie wyznaczają przepisy kodeksu wyborczego. W tym roku wybory odbędą się 16 listopada. Wyborcy w większości gmin będą mogli oddać aż 4 głosy. Po jednym w głosowaniu na radnych, gmin, powiatu i województwa oraz jeden przy wyborze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Nieco inaczej będą głosować wyborcy w miastach na prawach powiatu i w Warszawie. Mieszkańcy miast na prawach powiatu będą wybierać radnych miast, sejmiku województwa oraz prezydenta miasta. Z kolei mieszkańcy Warszawy zagłosują na radnych miasta, dzielnic, sejmiku województwa oraz na prezydenta miasta. Zarządzone na 16 listopada wybory będą nieco różnić się od poprzednich. Po raz pierwszy wybory do rad gmin odbędą się w jednomandatowych okręgach wyborczych. W każdym okręgu będzie do zdobycia jeden mandat. Otrzyma go kandydat, który zdobędzie najwięcej głosów. Wybierzemy blisko 47 tysięcy radnych gmin, powiatów i sejmików województwa oraz prawie 2,5 tysiąca wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. To wszystko w tych informacjach dnia. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.